rozprawiam tak o samochodach, czasem o autobusach, a przecież to nie są jedyne pojazdy na prąd. Rowery, hulajnogi, skutery, meleksy stały się już częścią naszego świata. Przywykliśmy do nich i już dawno nie są to tylko dziecięce zabawki. Ja na przykład latem czasami jeżdżę na hulajnodze, a podczas letniego pobytu w górach wypożyczyłem rower elektryczny, który bez problemu sprawdził się w tych ekstremalnych terenach. Elektromobilność ma wiele twarzy. Gdybym założył biznes na przykład gastronomiczny, to mógłbym wtedy rozwozić zamówienia na skuterze elektrycznym. Dlaczego wybrałbym skuter na prąd? Bo dla kogoś, kto prowadzi firmę, liczą się koszty, a skuter elektryczny zużywa około 2,5 kW energii na 100 km, podczas gdy konwencjonalny potrzebuje na tym dystansie około 3 litrów benzyny. Jaka jest różnica w praktyce? Koszt przejechania 100 km przez skuter na baterię wynosi 2,5 zł, ładując go oczywiście z gniazdka firmowego, a benzynowego około 15 zł. Ceny takich skuterów są różne, zaczynają się już od 5 tysięcy złotych, a górna granica jak zwykle chyba nie istnieje. Jednak to, co ważne dla popiego biznesmena, to dopłata. Przedsiębiorcy mogą się starać o dopłaty na skutery elektryczne w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ważne jest to, że skutery elektryczne są zeroemisyjne w miejscu eksploatacji. Poza tym są ciche, proste w obsłudze, a ich maksymalna moc pojawia się od najniższych obrotów. Uwielbiam auta elektryczne, ale dzisiaj jeżdżę na rowerze elektrycznym i to po mieście. I sezon 2022 uważam za otwarty, więc Wam też polecam. Do miłego. Dziś w tak pięknych okolicznościach przyrody pokażę Wam nowe oblicze elektromobilności. A oto Ania, z którą umówiłem się na przejażdżkę. Ania na co dzień porusza się na wózku, ale dzisiaj ten wózek zamienimy na rower. Cześć Aniu. Cześć Maciek. Uśmiechnięta jak zawsze, cześć. Hej. Aniu, pierwszy raz widzę tak praktyczną przystawkę. Czy powiesz mi coś więcej? Oczywiście, chętnie opowiem Ci więcej o tej przystawce. Może przy herbatce? Bardzo chętnie. Podążaj za mną. Aniu, to jest Twój rower? To jest mój rower, to jest przystawka do mojego wózka, na którym się obecnie poruszam. I jest to przystawka hybrydowa, która jest napędzana siłą moich mięśni i elektrycznie, tak, jest wspomagana silnikiem. Przyjechałaś tutaj z miejscowości Moniki, tak, dobrze mówię? To jest 15 km i taki kawał trasy pokonałaś drogą, można tym jeździć po ulicy? Tak, właśnie dzięki temu, że jest tutaj wspomaganie elektryczne, mogłam taką trasę pokonać, bo no, jednak jest to spory dystans, a na samym manualu bym tego nie zrobiła. I jak najbardziej można się tym poruszać po drogach publicznych, bo dostawka jest no, właściwie wyposażona we wszystko, co powinien posiadać nawet zwykły rower. Mamy hamulce, mamy klakson, mamy światło przednie i są dość mocne światła tylne, tylko one teraz tak niepozornie tu wyglądają. A jaka jest prędkość maksymalna? Maksymalnie można tu wyciągnąć 25 km na godzinę. Wiem, że jesteś osobą aktywną, prowadzisz aktywny tryb życia. Powiedz mi, na ile ta maszyna, nazwę ją tak,
usprawnia Twoje życie i czy jest dla Ciebie bardzo pomocna? Jest bardzo pomocna. Ja faktycznie przed wypadkiem byłam bardzo aktywna. Sporo jeździłam na rowerze i bardzo brakowało mi tego, żeby wrócić do formy i do tej aktywności. No to jest taki zamiennik roweru, tak? No manualnie. Hybryda bardzo pomaga mi w tym, że mogę pokonywać tereny nierówne, różne podwyższenia, obniżenia. Po szutrze jest mi dużo łatwiej jechać z tą przystawką. No jednak samym wózkiem byłoby to praktycznie niewykonalne, a manualem byłoby bardzo ciężko. Ale głównie jeździsz po mieście, czy zdarza się też, że wybierasz się na wyprawy leśne, bo tutaj macie tak pięknie, ja jestem pierwszy raz. Tak, nasze Podlasie i teren Biebrzańskiego Parku Narodowego jak najbardziej sprzyja temu, żeby ruszać w teren, zwłaszcza teraz w okresie wiosennym jest to fajna przygoda. Ja lubię poruszać się różnymi ścieżkami leśnymi, międzypolnymi i fajnie jest poczuć tak wiatr we włosach, rozpędzić się na takiej dostawce, korzystając z napędu, ale na co dzień poruszam się po mieście, po asfalcie. Tak? A skąd się dowiedziałaś, że jest taka możliwość zakupu przystawki do wózka? Od czasu wypadku, kiedy nauczyłam się już funkcjonować na wózku, właśnie szukałam czegoś, co trochę bardziej pozwoli mi wrócić do tej aktywności sportowej. I firma, która dostarczyła mi wózek, zaproponowała mi właśnie taką dostawkę, bo oni również prowadzą dystrybucję takich sprzętów i spróbowaliśmy i faktycznie okazał się to strzał w dziesiątkę. A czy myślałaś kiedyś o aucie elektrycznym? Tak. Właśnie mój kolega ma auto elektryczne i on czasami jak podjeżdża, to robi to dosłownie bezszelestnie. Potrafi mi za plecami przejechać, ja nawet nie wiem, kiedy on to zrobił. Byłaby to fajna opcja, zresztą fajne uzupełnienie tej elektrycznej dostawki. Aniu, zeszły rok był taki testowy, była to faza testów i nowych rekordów. Coś możesz więcej powiedzieć o tym? Tak, dostawkę mam od roku i rzeczywiście dość intensywnie testowałam ją w tamtym roku i główną moją trasą, to była tutaj trasa po Parku Biebrzańskim, było to około 70 km. 70 km? Jednorazowo. To ja nie dam rady, słuchaj, rowerem w ciągu dnia, tak właśnie chciałem się z Tobą mówić, ale jak Ty takie rekordy bijesz, to myślę, że to jest niemożliwe. Może nie było to zawrotne tempo, ale była fajna trasa i trudno się było zatrzymać. Aniu, a jakie były wrażenia po takim dystansie? Pierwsza trasa, te 70 km, to był dość długi dystans, ale rzeczywiście dostawka pomaga ten dystans pokonać i bardzo to ułatwia. Może jak na pierwszy raz było to trochę za dużo, ale przynajmniej wiem, że mogę. Czyli zakwasy pojawiły się na drugi dzień? Jak najbardziej. Zakwasy tak, ale oczywiście były to przymiarki do kolejnych wypraw w obecnym sezonie. Boję się już pytać, co będzie w tym roku. Pewnie 100 km. Jeżeli bateria na to pozwoli, to spróbujemy zrobić 100 km jednorazowo. Jeżeli nie, będziemy robić to etapami, ale chciałabym pokonać przynajmniej spory kawałek na północ odcinka Greenvelo. Aniu, bardzo fajnie mi opowiedziałaś o tej przystawce. Myślę, że to jest udogodnienie dla wielu osób. Natomiast patrzę, za oknem mamy słońce i mam taką propozycję, żebyśmy się wybrali razem na przejażdżkę. Co ty na to? Bo jest super pogoda i oczywiście. Chcę zobaczyć. Jak najbardziej. Ja się wpinam i lecimy. No to lecimy, zapraszam. Aniu, dziękuję za przejażdżkę i wycieczkę po Podlasiu. Widzę, że ta przystawka ułatwia przemieszczanie się po trudnym terenie. Jestem pełen podziwu. Tak jest.
po tych terenach jak najbardziej. Ja również dziękuję i zapraszam na przyszły sezon, może letni, wtedy będzie tu bardziej zielono, ale równie pięknie. Do zobaczenia za miesiąc. Do zobaczenia. Pa, dziękuję. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Widzimy się za tydzień. Cześć.